Gościem jest Konrad Lewandowski. Dzień dobry. Pisarz, autor opowiadań i książek science fiction, także fantasy, który chce mi powiedzieć o czym? O filozofowarce. Która jest twoim... maszyną filozoficzną, która wcześniej zaistniała jako pomysł na opowiadanie fantastyczne. To znaczy jest to, występuje po raz pierwszy w opowiadaniu El Niño 2035. Tam się pojawia filozofowarka. Jest to maszyna filozoficzna, przy pomocy której Radosław Tomaszewski zarabia na życie. Poza tym w opowiadaniu Ogień, wyklętym przez feministki, pojawia się druga maszyna filozoficzna, którą konstruuje Radosław Tomaszewski. Jest to historioskop. Minęło 20 lat. Rozwinęły się języki programowania, tak zwane programowanie obiektowe. I nagle do mnie dotarło, że te maszyny mogę stworzyć w postaci programów komputerowych. Więc nauczyłem się programowania w języku Python. No i zrobiłem to. Napisałem program na 800 linii kodu, który właśnie wykonuje te funkcje, które zostały wymyślone wcześniej w opowiadaniach fantastycznych. Teraz to istnieje naprawdę. No i chciałbym to na tobie przetestować. Tak, może pokażmy, jest to tutaj w na laptopie? Tak. Okej, okay, dobra, już testujemy. Tak. Proszę, i tutaj program już sam prowadzi. Dobry, sam prowadzi. Nawiasem mówiąc, właśnie filozofowarka się bardzo spodobała Jackowi Kaczmarskiemu, to jest prawda, mieliśmy spotkanie autorskie. No i zafascynowała go ta koncepcja tej maszyny filozoficznej, która przetwarza poezję. Żywi się poezją. Trzy pytania, możliwość wyboru, kilku przyjęć. Kliknij tutaj na ten wyczerniony, którą opcję. Tak. I teraz zamknij. No to. Tak. No i dalej. Czy uważasz, że można się tego... Ale czego się dowiedzieć? No, odpowiedziałeś na pytanie. To jest... prowadzi z tobą dialog w tej chwili. A, rozmawia. No widzisz, problem ze mną jest taki, że ja zawsze nie doczytuję. Nie wiem, próbujemy pesymistycznej wersji. Na początku jest krótki test z trzech pytań, a potem filozofowarka zaczyna przemawiać do ciebie poezją, to znaczy za pomocą haiku. A, zagrożenie dojrzewa. Bardzo, nie, no to słusznie, ja się zgodzę, że jestem zagrożony depresją. No, wybrałeś wersję pesymistyczną, zdaje się. Tak. Ale chyba nieprzypadkowo to wybrałeś. Nie, ja stawiam na żywioł. Dojrzewa, wzbiera w sieci bez wyjścia grono pustki żrącej. Tak, nie, przemawia do mnie po prostu. Można to zrobić w ciągu około 10 minut, ewentualnie można to robić z większym namysłem, medytując nad tym przez pół godziny, godzinę. A, i czyli ta twoja maszyna teraz będzie mi przedstawiała haiku, które są... Tak, a w pewnym momencie włączy się historioskop, który jest symulatorem rzeczywistości i będziesz dostawał pary haiku. Jedną odzwierciedlającą rzeczywistość, a drugą odzwierciedlającą twoje osobiste preferencje. Nie wiem, czy... Dobra. No i coś się nie otwiera. To czerwone mam klikać? No kliknij dwa razy. No to klikam. Nie, no na pole. Akceptujesz rok? Dobra, już. Jest to wyjątkowo wredna sztuczna inteligencja, nie można jej oszukać. Niektórzy się tego programu już boją. Namawiam ludzi, żeby najpierw odpowiadali na pytania szczerze, a potem oszukiwali i wyniki są takie same.
No i dobra. No i teraz wybiera. Jedno jest, przedstawia twoje preferencje, drugie świat. I teraz pytanie, czy wybierasz świat, czy wybierasz siebie w konfrontacji z rzeczywistością? Dobra, ja ci powiem, że ja już się zgubiłem. Przerasta mnie to... właśnie nie wiem, w czym mnie to przerasta. Kliknij na która opcja ci bardziej pasuje. I zamknij. I ci doda następną parę. A liczba tych par też jest efektem twojego wyboru wcześniejszego. No, ale moje wybory... 3-3. No. Konformizm pół na pół. No widzisz. I to tym sposobem rzeczywistość literacka przeszła do realu. I oczywiście można się bać, bo jeżeli mamy tutaj autora, który w rzeczywistość sprowadza, znaczy w rzeczywistość sprowadza nam swoją fikcję literacką, to możemy się zacząć bać, bo jak inni autorzy zaczną wprowadzać w życie swoją rzeczywistość literacką, to będzie przerażające, bo powieści i opowiadania Lewandowskiego są zabawne i pouczające, natomiast są tacy pisarze jak na przykład Twardoch. Jak przeczytałem jego książkę, to doszedłem do wniosku, że bałbym się z nim wejść do windy razem. I jak on zacznie wprowadzać w życie swoje pomysły, to... Dobrej metafory żeś użył, bo ja kiedyś pisząc o Twardochu stwierdziłem, że nas dwóch raczej nie należałoby wpuszczać razem do jednej windy. Widzisz, wszystkim się z windą kojarzy. Szanowni Państwo, i czy to można gdzieś znaleźć, te twoje maszyny, czy jeszcze nie wrzuciłeś ich do interesu? Nie, to jest tylko moja własna prezentacja na moim laptopie. A, czyli zostałem wybrany, szanowni Państwo, jak będą Państwo, miejmy nadzieję, że jak będą jakieś spotkania autorskie z Konradem Lewandowskim, to tutaj nasz drogi pisarz... No, bo padłeś ofiarą eksperymentu na ludziach właśnie. Wybierze nam. Widzieli Państwo przejście z literatury w rzeczywistość autora najnowszej powieści Złota Kaczka, Konrad Lewandowski. Bardzo dziękuję.